Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Monster Train. I cóż, dzisiaj gramy w takiej kombinacji Stygian Guard plus Hellhorn. Nasz cel jest prosty. Zaliczyć przywoływanie jednostek. Aby odblokować nowe klany i może jakieś tam ciekawsze rzeczy. Oczywiście gram na konwenancie, było trochę, powiedzmy, lepiej. O, i przy okazji mamy kilka chyba dodatkowych kart, z tym co widzę. Event. Ciekawe. A, dwa takie mamy, dwa takie i jedno takie. Dobra. Zobaczymy, co to będzie. I powiem wam szczerze, nie spodziewałem się już takiego wielkiego. Myślałem, że to będzie jedna karta czy coś od tej. Okej. Okay. Minus jeden do kosztów wszystkich zaklęć. Tutaj atakujesz wielu naraz. No, co? To jest oczywiste, co ja wybiorę, wiecie przecież. Karty o koście X mają plus 3 do kosztu, do tego, do wartości, kiedy je zagrywamy. Idealnie. I zobaczymy, jak to będzie. Żeby nie było, gramy na czymś takim, więc powiedzmy, nie będę żadnych challenge'ów brał ani nic, bo w sumie sam nie wiem, jakim trudności mam się tu spodziewać, czy coś. No cóż. No dobrze, to nie wyjdzie. No dobra. Nie wiem, jaka jest różnica, szczerze, jeśli chodzi o nich. Ale no, w teorii są silniejsi. Dobra, to tylko do wrogów, więc można użyć, wiecie, cieszyć się tym, że no, jakimś cudem przeżyjemy. Ojej, jak dobrze. Jak dobrze. My po prostu w tej teraz piętro nie do powstrzymania magicznie. Nie, jeśli tego użyjemy, to już nie będę mógł nic innego. Mam do zagrania. Możemy zagrać maksymalnie 3 karty. Trzecia musi być ta, żeby na pewno przetrwać. Więc dobra. Powiedzmy, że zagram tak. Tak. I tak. Mhm. Chyba najlepsza decyzja. Nawet jeśli, wiecie, zginie tutaj czy coś, to po prostu rzucimy czara. I ten czar najprościej w świecie unicestwi go na wyższym piętrze, tak. Ale z tego co widzę, to i tak niewiele zabrakło tym razem, żeby się udało. No. I jest zwycięstwo. Nie ukrywam, nie obawiałem się tego, poza tym, że no, będzie trochę kiepsko przez to, jakie mam głównie rzeczy. Wiecie co? Ze wszystkich rzeczy, które są dostępne, chyba to jest najlepsze, bo tania, potężne. A tu? Kolejne takie byłoby super. Ale za darmo trochę pancerzów. Może być przydatne, patrząc na to, jakie mam jednostki, pizza. Dobra, i teraz tak, jednostka ich plus wzmocnienie magii, albo wzmocnienie jednostki plus ich jednostka. Mamy jakiekolwiek armię, takie, wiecie, cokolwiek w armii przydatnego, no, poza meduzami. Chyba nie za bardzo, więc pojedziemy tędy. I standardowa procedura, no normalnie nie wiem, że zawsze oni się tutaj trafiają. Powiem szczerze, preferuję chyba jego. Szczerze, po prostu tutaj 30 obrażeń, fajnie. On by musi się rozkręcać, ale nie życzę tyle samo, tamten ma większe benefity. Dobra. Co to chciałem?
chciałem? No bo wiecie, co ulepszyć teraz? Byłby fajnie taki jeden mocniejszy. Chociaż nie. Ewentualnie co? Można byłoby tak zrobić. Nawet jak za zero bym to zagrał, to wiecie, mamy potężne czyszczenie wszystkiego. Dobra, nawet tak zrobię. A tutaj zmienić na plus 4. No nie opłaca się aż tak. Tu, jeśli to zrobimy. O, i to będziemy mieli za darmo po prostu coś, co jest w stanie zesfić chyba każdą jakąś tam mocniejszą, jak to się nazywa, jednostkę nawet. Dobra. Dobra, oba wenty będziemy mieli teraz tak samo silne. Więc jest dobrze. I coś jeszcze takiego warto byłoby. W sumie to ustalimy, wiecie. W ten sposób będę mógł zawsze ten efekt narzucać na cokolwiek. Dobra, no to lecimy. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Z kim my się w ogóle mierzymy. W sumie powinienem powiedzieć nieciekawe. Z tego co widzę, są to naprawdę jakieś takie nie najlepsze jednostki. W ogóle fajne, że można byłoby dostać no sobie coś, wiecie, jednostkę dodatkową, ale nie. Nie bierzemy żadnych wyzwań, bo to i tak będzie ciężko. Dobra. Warty? Coś tutaj dosłownie. Ja naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć, przecież tutaj dosłownie nie ma żadnych zaklęć. Kiedy gram klanem upierającym się na maki. Dobra, to jeszcze raz. To zada, tym razem 12 plus 10, to nie, to na koniec. To też później. Dobra. Teraz tak, to zdecydowanie trzeba będzie zarzucić, bo czemu by nie. To, teraz tak, nic wielkiego, ale trzeba. I tak, się udało w sumie. Nie najlepiej, ale no, ważne, że się udało, wiecie. Niestety różnie może bywać z tym wszystkim. To jest najgorsze z najgorszych, no ośmiorniczki muszę dać się na wyższe piętro niestety. Bo na podstawowym nie ma miejsca. Nie jest to nic przyjemnego, dobrego i w ogóle, ale najważniejsze, wiecie, że chociaż się udało. I mogłem mieć takie dobre rozdanie. Niestety. 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 To jest taki efekt ogólnie tu działa, co? Bossu przedrze się jakby nigdy nic. No. Tym razem jest dużo gorzej. Dobra. To teraz zagranie takie, takie, potem tutaj to. Czemu by nie w sumie? Tak, tak. No i niestety przeżyję. Ale nie ma co się przejmować, damy radę. Trochę później, bo widać, że już jest trudniej zdecydowanie. Ale pokonamy go. Na szczęście mam tyle dużo właśnie zaklęć i innych efektów, że powinienem sobie poradzić. To jest tak, jeden spell weakness na każdego, fajne. Nawet mogę wziąć, bo się przyda do niektórych combo. I to też byłoby super, ale zacznijmy od takiego combo, które jest bardziej oczywiste. I to też, bo to jest jedno z najpotężniejszych zaklęć, jakie istnieje w całym moim rozmowaniu. Dobra. Lepsze nie jednostki, czy zaklęcie? Teraz przecież pojedziemy na jednostkę. Co to jest? O! Kiedy zagrasz zaklęcie na tym piętrze, dostajesz pancerz. Aha. Mamy już jednostkę, która jest w stanie nas wystarczająco dobrze wybronić
na pierwszym piętrze, jeśli tylko ją tam trafimy. Trzeba w sumie na parterze, powinienem powiedzieć, ale no, mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Kupi kartę pięciokrotnie. Wielkie ryzyko. Nie będę... Kurwa. O, dobra, tu jest. No ale z tym nie da się źle wyjść. Po prostu to są zaklęcia, którymi będę mógł spełnić jak chcę. I w sumie przez to, jakie mam efekty, co łatwo będzie dzięki temu wygrywać. Ciekawe tylko, czy to na bossów działa. Aha. No nie najlepszą nam się trafiła przeciwniczka, ale damy radę. Wierzę w moje możliwości w ogóle. Więc on... Co? Tak. Dobra. Na nią zadziała, czy nie? O, dobra, czyli to na nią działa, okej. I wygrana. Nie mam pomysłu, żebym na chciał się nie skupiać, ucie na niej, dopóki nie ma konieczności. Dobra. Pewnie nie jest to najmądrzejsze wykorzystanie, ale w ten sposób ona przynajmniej nie zaatakuje, wiecie, przez co nie będziemy mieli problemów. Ta karta nam i tak powróci niedługo. Dobra, ktoś tu ma pancerz? Ty masz dużo pancerza, więc tak, do widzenia. Za pierwsza. Proszę, pancerz. Proszę bardzo. A ty jesteś niegroźny, więc... No. Gdzie tylko wiecie, że mam wspaniałą kartę dającą... Dazed, czy jakoś tam Dazed, no wiecie o co chodzi, że ten efekt po prostu. O, że uda mi się ją zdobyć, tak nazwę, zanim ona zejdzie z powrotem. Ale jako, że i tak nie mam nic lepszego, no to zrobimy w ten sposób, cieszmy się. Chociaż ogólnie może mądrzejszym rozwiązaniem byłoby, wiecie, zbieranie tylko spelu Knessa na niej jak najwięcej, na moment, w którym będzie naprawdę to jest, no, kiedy to naprawdę będzie potrzebne. A, już nowa fala. No cóż. Coś mi mówi naprawdę, że to wygraliśmy. Ja się tak obawiałem, a tutaj proszę, no. To było ciekawe co najmniej. Zdecydowanie. Skupienie tamtej karty, wiecie, ośmiokrotnie, czy pięciokrotnie, kiedy ośmiokrotnie. Było bardzo dobrym. Consume nie. Fajne linii potrafimy. Zdecydowanie będzie bardzo potrzebne, jak już ktoś tam dotrze. Z tych dwóch, to szczerze... Będzie z tych trzech w sumie. Moim zdaniem nie ma nikogo, kogo byłoby warto brać. Więc pas. Zdecydowanie potrzebujemy więcej energii, żeby więcej się bawić zaklęciami. I tak, tutaj mamy kopiowanie, usuwanie i życie, czyli niepotrzebne. Tutaj mamy kasę, artefakt, jednostkę. Fajne, ale wolę mieć za darmo każdą jednostkę. No i na przykład jest nasz stary kolega, albo 5x50, takie coś. Szczerze powiedziawszy... Stary kolega, fajna sprawa, ale takie coś mieć na najwyższym piętrze, to jest coś zdecydowanie lepszego. O, zmniejszenie kosztu albo... podwójne. Zdecydowanie, to jest zdecydowanie bardzo dobre. Nie wiem, że tam to byłoby pewnie lepsze, bo wiecie, wszystkich naraz jeszcze za 10, nie za 5, ale no.
wolnie ryzykować. I wziąć po prostu znowu bez challenge'a. Bo jak widać, tak są już tutaj wielcy wrogowie. Tak, tak, dobra, rozumiem was. Niestety uciekł. Ale dzięki temu, że mam podwójny spell weakness, to... Znaczy nieistotne, co bym tu zagrał, i tak to go dobiję. Oczywiście mówiąc o zaklęciach, no to postawimy tutaj to. Teraz taką dalej ośmiorniczka. I to. I teraz tak. Oczywiście. Tak. No i on niestety przeżyje, ale mamy tutaj o tyle dobrą bestię, że tak czy jak to nie jest wielkim problemem. I spokojnie, gdyby jednostki się skończą, to wtedy będzie dopiero prawdziwa zabawa. No, w sumie teraz już nawet jednostek nie ma, to będzie dopiero dobrze. Pewnie gdybym zagrał jakoś inaczej, to byłoby lepiej, ale ktoś tam będzie tym przejmował. Najważniejsze jest to, że nawet jeśli przychodzą, to mamy tam bestię, która zbędzie się tego wszystkiego. Dobra. Okej, co? Tym razem się udało i to nawet bardzo dobrze. I tutaj nie ma co robić jakichkolwiek rzeczy, bo wszystko i tak samo się rozwiąże. Ale przynajmniej odpowiedziałem sobie na pytanie, jak ustawić jednostkę o koszcie 5, a tak po prostu na start gry dajmy to. Jest to takie piękne rozdanie, przepadł. Smutne. No cóż. Niedługo jak podobne fajne karty powinny przyjść. Tak. Czy to jest warte zagrania w sumie jest? Tak, tak. 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 No i dobra. Niestety ponownie widać, że wszystko mi tu padnie, ale no. Ta strategia, mówiąc szczerze, nie jest po to, żeby wszystko ginęło na tym piętrze, tylko po to, żeby po prostu... Nawet jeśli wyjdzie z tego piętra, to zginęło od pierwszego lepszego czaru, który zarzuca. Szkoda tylko, że nie mamy jeszcze artefaktów, które wiecie, jakoś tam podwajają czy potrajają nawet moc zaklęć. No i wtedy to dopiero byłoby fajnie. Coś tak, gdzie 11 razy mocniejsze zaklęcie niż jest w rzeczywistości. I dobra. Dziękuję bardzo. Zwycięstwo. Zdecydowanie ta małpa była dobrym wyborem. W sumie wiem, że to nie jest małpa, ale wygląda jak małpa, więc będę nazywał małpą. Rozumiecie chyba, o co mi chodzi. Dobra, więc tak. Udało się. I teraz co tu mamy? Finalnie. Finalnie. Może nie. Nie ma tu niczego, co moim zdaniem było warte uwagi. Więc sam to odpuszczam. A tu... Może jeśli już, to wezmę jego. Nie, w sumie to nie jest potrzebne. Zdecydowanie to będzie takim dobrym wyborem. Jakieś krytyczniejsze sytuacje i teraz sklep. Szczerze, żaden z tych sklepów nie jest mi potrzebny, więc jeśli już, to tutaj, żeby usunąć jakieś takie co to mniej przydatne jakieś rzeczy stali. Przez mniej przydatne rzeczy rozumiem dla przykładu. W sumie chyba nie mam czego usuwać, wszystko jest w miarę dobre. Wstanić, tylko co? Po co? Dobra, w sumie to mogę. Nawet jeśli dojdzie sytuacja, w której jest to potrzebne do użycia, co? Raczej wątpię, żebym musiał wyjść dwukrotnie. Żebym dwukrotnie chciał tego użyć, więc no. 190.
No, na pewno też z jakimś spelluknesem to by weszło. Mamy dużo rzeczy na spelluknesa. Powinno być dobrze. Okej. A, złoto w zamian za życie. Nie. Nie jest to tego warte. I tak pewnie tych monet nie zużyję w żaden sposób. Ja w ten sposób teraz jak są, że nie zrobiłem czegoś takiego głupiego, to... Może jeszcze przeżyjemy. Dobra, on nie jest jakimś problemem, on niestety jest bardzo problemem. I on... No niestety. Wkurzający, ale da radę przeżyć. To był błąd, szczerze mówiąc. Powinienem po prostu zrobić tak. To był zdecydowanie błąd, to wielki. Bo tam nie trzeba nic robić, więc tak. Tutaj on, w sumie powinien na odwrót, tak już za późno. Okej, minus 13. Nie najlepiej. Więc w miarę możliwości użyję chociaż tego zaklęcia, żeby trochę złagodzić. Tego nie ma co rzucać. Innych też niestety nie ma co rzucać. Skoro i tak wszystko padnie. Więc dobra. O, to akurat jest nawet dobrze, bo sytuacja jest dosłownie odwrotna do tego, co było wcześniej. I idealnie w momencie, w którym przyszło śmierniczki, więc raczej nie będzie czym się przejmować. A, raczej nie ma czym się przejmować w żaden sposób. No i dobra, wybaczcie za ten niewielki przeskok, ale no, rodzinka. Ogólnie mówiąc, rzuciliśmy to, stała się taka sytuacja i jeszcze tam dorzuciłem stewarda, głównie po to, wiecie, żeby może zdobyć ten nowy klan, bo... Nie ukrywam, że są nadal dla mnie wielką tajemnicą, którą chciałbym poznać i być może rozwiązać. Dobra. Czy on jest zagrożeniem? Na pewno nie. Okej. Przeżyję. Teraz nie przeżyję, dobra. Nie, daj, przeżyję. Niedobrze. No, po problemie. A tutaj, no, to może być najgłupsze, co zrobiłem, ale wolę się ich pozbyć. I tyle. A, dobra, już rozumiem, że tutaj nie powinienem nic ruszać. Niedobrze. Na wszelki wypadek zarzucę to na niego najpierw. I będzie przychodził bossu. Najlepsze, co mogę zrobić tak szczerze w tym momencie, to chyba zarzucić wszystko. Tylko się da. To 35? To jest trochę dziwne, że tylko... A dobra, bo za każdego atak będzie się leczył mocno. Niestety, chyba zaczynają się te gorsze. I dobra. Powiem szczerze, żadne z tych zaklęć moim zdaniem nie jest warte marnowania spelluknesa. Więc poczekam, aż pójdzie dalej. Może trafi się akurat to wspaniałe 190, o którym była mowa. Jeśli nie, to zagramy z pierwsze lepsze. I oczywiście 25, tutaj mamy... Chyba to będzie tyle. Tyle. Więc oczywiście nie ma co mówić, zagram tak, żeby było jak najmniej mi zostało, ale niestety. Niestety chyba się nie udało.
Tak. Jak tak widzę, co przegraliśmy chyba. Nie, nie przegraliśmy, ale... No... No, mówiąc szczerze, jeśli tutaj teraz się do oni dostali, to już raczej nadziei za bardzo nie ma na to, żeby cokolwiek się miało udać. To zdecydowanie tak. Tutaj. A. To może być przydatne na jakąś tam kryzysową sytuację. I teraz cóż, no, sytuacja jest naprawdę ciekawa, bo tutaj jest trochę życia, ale jakoś i tak prawdopodobnie zaraz padniemy, no to można przyjść w tym miejscu i. No. Najmniej coś. Teraz coś takiego? Nie, no. Raczej trzy życia. Wiem, że może to wydawać się dla niektórych dziwne, że biorę takie malutkie bonusy do życia, ale no. Niestety niczego lepszego i tak to nie było. Więc lecimy ponownie na nią. Ach. I prawdopodobnie to tyle. Okej. Okay. Widzę, że zaczynają się już jakieś większe problemy. No co się dziwić, to jest w końcu bossu. Dobra. Na całe szczęście tu mam małpy, która się tego pozbędzie, tu mamy ich, więc ta szybko padnie. No i mamy mnóstwo kart, które mogą po prostu pomagać nam z tym wszystkim. Dobra, to i jego też, czemu by nie w sumie. I teraz tak. W sumie się udało, więc okej. Okay. I w sumie wiecie co mam pomysł? Jak tylko ona będzie tam u góry i trafi nam się to... Nie pamiętam jak się nazywa, ale ogólnie tamto... To tamto wiecie... Co daje, jak to się nazywa... No brakuje mi słów. No to, że... Można go użyć tylko pod piętrem tym głównym, że tak nazwę. Zdecydowanie przydałoby się to zarzucić ten... A póki co tak... Czy jest tutaj coś takiego istotnego? Nie. Jak nie ma niczego istotnego, to zarzucamy standardowo nasze trzy karty do pozbywania się wszystkiego i w sumie co? Tyle. Oj, coś się dzinka dzisiaj po prostu spokojnie nie chce dawać. No niestety. Ale dobra, w takim wypadku tak. I znowu zapisam kolejność. Tak, definitywnie. To. Niestety przeżyją, ale... No, tutaj czeka na nich niespodzianka. Która miejmy nadzieję jest wystarczająco mocna, żeby się ich pozbyć. Chociaż częściowo. Jak nie, to zawsze mamy zaklęcia, które mogą to zrobić. Okej. Okay. Teraz standardowo. Ale dobra. Mniejsze z tym. Gorzej wiecie, że nie mam żadnych kart, które mogą pomóc teraz, więc tak. Dalej przeżyję. Niedobrze. Widzicie, tutaj też w sumie przeżyją, więc no jest naprawdę nieciekawie. Ale nie ukrywam, to po części jest pech. Co do dobierania. Albo zapchanie talii. Albo w sumie jedno i drugie. Dobra, ona ma już piątkę, więc... Jeśli tylko trafi się odpowiednia karta, to już po niej... Nie, nie, nie. Trzeba pamiętać o kolejności, dobra, tutaj zginą. Nie... Tego nie mogę użyć niestety. Co można by było zrobić, więc tak, tak. Kolejny myślał, że przeżyje, ale nie przeżył. Kończymy i... No jeden interes niestety przejdzie przez ten posąg. I przez to, że jedna głupia karta nie chce nam dojść. Chyba, że ona znikła.
Okej, nie rozumiem czemu na końcu Empire mamy jednego takiego. Ale niech będzie, że tak. No, to nie problem. Powinien trochę kolejność odwrócić, owszem, ale to bym się mówi. Jestem głupi w ogóle, a co? Białowa fala. Teraz nawet nie wiem, czy jest co się zastanawiać nad tym, wiecie, co zrobić. Albo o naszym zwycięstwie, albo o naszej porażce. Owszem, spell weaknessa też trochę tutaj dostanę znowu na nią, więc ostatecznie może to zaklęcie, które chciałem rzucać zgodnie z początkowym planem, tak już zarzucę. Ale niestety tylko 7-krotność i już przeszło piętro. Tutaj to zadaj tyle, nie opłacę się. Jeśli już to tak, żeby jak najbardziej ją osłabić, spowolnić. To był trochę błąd, że rzuciłem to zaklęcie, ale trudno się już mówi. Nie wiem, właśnie przez tą moją głupotę. Zaraz przegramy. Tak. No zdecydowanie niestety przez moją własną głupotę przegramy. Niestety to by było na tyle. Przegraliśmy przez moją głupotę. Niestety. Ale może przynajmniej cokolwiek się udało zaliczyć. Dobra, jakaś nowa rzecz. Plus 5 mocy magicznej z zaklęciem w ręku. Fajna, ale nic takiego wielkiego. I jakiś monument ofiarny. Nie odblokowaliśmy niczego. No niestety. Smutne to trochę, ale powiem wam szczerze. W takim wypadku... póki co, nie wiem na ile, ale... Monster Train będę zmuszony, po części żeby nie było, ale jednak... No będę zmuszony zatrzymać. Dosłownie mówiąc. Przez jakiś czas nie będziecie widzieć żadnych odcinków, niczego. Głównie chodzi o to, że chciałbym odblokować nowe klany czy coś. Ewentualnie jakieś właśnie nowych te poziomy, cokolwiek. Powiem wam szczerze, takie rozgrywanie tego w kółko tak samo, bez żadnych wyzwań, bez niczego. No, trochę średniawe. Ale dobra, coś to będę rozgadywał. To na tyle, więc jeśli wam się podobało, to oczywiście... Znaczy, nie, jeśli wam się podobało, tylko ten. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i to już tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.